Jak pan skomentuje wyrok sądu w sprawie uchylenia uchwał, które Rada Miasta podjęła? Najogólniej mówiąc, dotyczy to śmieci. Kilka dni temu przeczytałem w Gazecie Krakowskiej, że burmistrz Józef Kowalczyk uchwałami czy orzeczeniami Wojewódzkiego Sądu wcale się nie przejmuje. Ja aż takim optymistą w tej materii nie jestem. No, przyjdzie się nimi również i czas zająć. Oczywiście będzie to po uprawomocnieniu, wtedy będzie można powiedzieć więcej. Ale z tych informacji, które przekazał przede wszystkim autor owego pozwu, pan Piotr Potaczek, wynika, że sprawa została przez niego wygrana. Ja jestem trochę odmiennego zdania. Myślę, że tutaj wygranych nie ma, są natomiast przegrani. Przede wszystkim mam na myśli rodziny wielodzietne, które przez cały okres obowiązywania tej uchwały płaciły stawkę zdecydowanie niższą od trzeciego, czwartego i kolejnych dzieci. Jeśli przyjdzie taki moment, a pewnie tak się stanie, że orzeczenia WSA krakowskiego się uprawomocnią, to też trzeba będzie do tych orzeczeń się w jakiś sposób odnieść i do nich się zastosować. Oczywiście nie od sądu to zależy, czy będzie dochodzona ulga od tych, którzy z niej korzystali. Będzie to w gestii władz lokalnych, władz naszego miasta i wtedy tymi orzeczeniami trzeba się będzie zacząć przejmować, bo coś tym ludziom trzeba będzie powiedzieć. Można było tego uniknąć, kiedy ekipa obecna pana burmistrza Józefa Kowalczyka wygrała wybory. Można było ten pozew z Wojewódzkiego Sądu najzwyczajniej w świecie wycofać. Mamy nowe rozdanie, 18-miesięczny kontrakt z firmą Stylmanowej się skończył. Zaczynamy swój rozdział na czysto, mamy wszystkie dane, możemy przygotować przetarg. Nie wracamy do przeszłości. Stało się inaczej, bo intencją przede wszystkim autora tego pozwu było to, żeby dokopać Filipiakowi i ogłosić wszemi wobec wygrałem. Ale tak naprawdę tutaj o wygranej, o triumfie mówić nie można. Można mówić tylko o przegranych, a tak jak mówiłem chwilę wcześniej, tymi są przede wszystkim ludzie z rodzin, które posiadają więcej niż troje dzieci. Właśnie ta sama gazeta, którą pan cytuje, uważa, że mieszkańcy Mszany Dolnej mogą płacić mniej za śmieci. Wierzy pan, że tak będzie? Gdyby to od gazety zależało i od was dziennikarzy, to pewnie ceny byłyby niższe. My się zachwystujemy tylko i wyłącznie stawkami, natomiast nie zaprzątamy sobie głowy, co my w tej stawce mamy. My podchodząc do tej ustawy, która, mogę powiedzieć dzisiaj po kilkunastu miesiącach obcowania z nią, że była to ustawa spartaczona. Zostaliśmy wrzuceni, mówię tu o samorządach całej Polski, na swoiste pole minowe. Rozpoczynaliśmy coś, co było niedopracowane, coś, co miało wiele błędów i dopisek, taki oczywiście to jest taki dodatek mój, rozpocząć czy wcielić to w życie od 1 lipca. Nikt nie wiedział naprawdę, jak się do tego zabrać, bo to było zupełnie dla nas nowum i każdy starał się to zrobić jak najlepiej. Myśmy do tej ustawy podeszli bardzo rzetelnie. Ja tylko przypomnę, że na kilka miesięcy przed wejściem w życie tej ustawy rozesłaliśmy do ponad 1700 właścicieli posesji ankiety z dwoma prostymi pytaniami. Ilu mieszkańców pod twoim właściciela dachem mieszka i w jaki sposób będziesz te odpady segregował? To były dwa pytania. Odzew na to był żaden. Około 5% ankiet wróciło do urzędu. Podobnie było z 13 spotkaniami, które były organizowane w różnych regionach naszego miasta. Zainteresowanie było bardzo podobne. Jakoś mieszkańcy uważali, że to ich nie dotyczy, że to jakoś to będzie. My musieliśmy jakoś tych mieszkańców policzyć. Deklaratywny charakter tej ustawy powodował, że to właściciel posesji wpisywał wedle własnego sumienia, wedle własnej wiedzy, czyli mówiąc inaczej, jak uważał za stosowne, taką liczbę mieszkańców wpisywał. I nawet jeśli urzędnik gminny miał podejrzenia czy przesłanki, że ta liczba mieszkańców się nie zgadza z rzeczywistą, to nie mógł powiedzieć wtedy, pan się pomylił, pan powinien tutaj poprawić, bo to nie jest 3, tylko 6, nie 4, a 7. Wpisywał tyle, ile uznał za stosowne. Jeśli ustawodawca założył, że wszyscy będziemy uczciwi, że wszyscy wpiszemy naprawdę
prawdziwą ilość mieszkańców, no to tu niestety się pomylił, bo Mszana Dolna nie jest wyjątkiem na mapie Polski, gdzie nagle po 1 lipca ubyło po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy w tych największych miastach Polski. W Mszanie Dolnej ubyło nagle 1,5 tysiąca ludzi. Nie wierzę, że 1,5 tysiąca ludzi wyjechało poza granicę, uczy się gdzieś. Owszem, jest to jakiś procent, ale na pewno nie jest to 1,5 tysiąca. Gdyby to na właścicielu posesji ciążył obowiązek udowodnienia, że mój syn uczy się w Warszawie, moja żona pracuje w Niemczech, to wtedy ta sprawa byłaby czysta i uczciwi, którzy wpisali rzeczywistą ilość mieszkańców, nie płaciliby dzisiaj i nie ponosiliby kosztów za tych, którzy mieli się, tak mówiąc, najdelikatniej z prawdą. I tutaj tkwi chyba główna przyczyna fiaska tej ustawy śmieciowej. Skądinąd zamysłu bardzo dobrego, bo trzeba było z tym zrobić porządek. No niestety, jak to w Polsce bywa, wprowadzamy w życie ustawy niedopracowane, później na tych błędach zaczynamy się uczyć. Tylko że konsekwencje tych błędów na początku jej tworzenia nie ponieśli jej twórcy, tylko poniosły samorządy, którą tę ustawę nakazano w trybie pilnym wprowadzić w życie. Myśmy to zrobili uczciwie, tak jak mówię, włożyliśmy wszystko to, co ustawodawca w to nakazał gminom włożyć. Wyszła taka, a nie inna cena. Myśmy nie pominęli administracji, nie pominęliśmy tych wszystkich czynników, które ustawodawca narzucił. Przecież jest stwierdzenie w tej ustawie jasne, że wszystkie koszty ma ją być przerzucone na wytwórcę tych odpadów, czyli na mieszkańca. I teraz w tych cenach, w tej cenie 9 zł w Mszanie, my mamy dwukrotny odbiór w miesiącu frakcji mokrej i frakcji suchej. Mamy nieograniczoną ilość śmieci. Natomiast czy tak jest wszędzie? No ja mam szczere wątpliwości i jeśli byśmy się przyjrzeli tym stawkom, które no choćby i na terenie naszego rejonu tutaj są zróżnicowane dosyć sporo, to się okaże, że niekoniecznie za 6 czy za 5 zł mamy tę samą ofertę, co my mamy tutaj w tych 9 zł. No ale chodziło o to, żeby przed wyborami zrobić koło tego wielki wicher i to się udało. Natomiast tym orzeczeniem, to orzeczenie skutkuje tym, że są niestety tylko przegrani. Właśnie wracając do tego orzeczenia, po uprawomocnieniu się tego wyroku, no co pozostaje tym wnioskodawcom, co pozostaje zrobić z tym fantem? Na pewno się od tego orzeczenia nikt nie odwoła, no bo któż by to miał uczynić? Starej ekipy, czyli głównych winowajców, nie ma. Rady Miasta również nie ma. Ja słyszałem, bodaj chyba w Krakowskiej też, wypowiedź, że winni są wszyscy. Burmistrz, zastępca, sekretarz, cała rzesza urzędników, cała Rada Miasta. No właściwie tylko nie zostali wymienieni, chyba nie zostały wymienione panie, które sprzątają urząd. Wszyscy są winni temu, że Rada Miasta wprowadziła ulgę, która wprost w ustawie nie była zabroniona, ale też nie jest dopuszczalna taka forma ulgi dla tych rodzin. Więc my od tego orzeczenia się nie odwołamy. Nie sądzę też, żeby to zrobiła ekipa, która w tej chwili ma ster naszego miasta w swoich rękach. Więc wszystko na to wskazuje, że orzeczenie się uprawomocni. Natomiast co z tym fantem będzie się dziać dalej? Gdyby tego orzeczenia nie było, gdyby nie było tego pozwu, to oczywiście nie byłoby też tematu, bo jak mówię, 18 miesięcy trwała pierwsza umowa, ona wygasła. Teraz będziemy mieć na pewno już nowy kontrakt z firmą, którą wyłonił może wczorajszy przetarg. I rzecz zaczyna się zupełnie od początku, więc ta zadyma nie była nikomu potrzebna. I uważam, że stało się źle, bo być może będzie konieczność zwrotu tych pieniędzy, które winny wpłynąć, a nie wpłynęły z uwagi na te ulgi, które Rada Miasta zastosowała. Smaczkiem w sprawie jest też fakt, że te trzy uchwały, które zostały zaskarżone przez pana Piotra Potaczka, przeszły całą ścieżkę, czyli zyskały aprobatę całej rzeszy, całego zespołu radców prawnych wojewody małopolskiego. I tam nikt nie dopatrzył się niczego złego. I również Wojewódzki Sąd Administracyjny nie pochylił się i nie przyjął tych uwag, które autor pozwu napisał, że oto myśmy źle mieszkańców policzyli, że przeprowadziliśmy złą kalkulację. O tym mowy w orzeczeniu nie ma, bo gdyby tak było, to również uchylona zostałaby ta pierwsza uchwała z roku 2012, a ona w całości
obowiązuje. Czyli gdyby się po nowym przetargu ceny śmieci nie zmieniły, no to wszyscy w wyniku tego zwycięstwa w cudzysłowie będziemy płacić po 9 za segregowane i 18 za niesegregowane. Sąd dopatrzył się czegoś, czego pan Piotr Potaczek w pozwie nie napisał, bo w tym pozwie nie było o ulgach dla rodzin wielodzietnych. On nam zarzucał zupełnie coś innego, a niejako przy okazji sąd dopatrzył się tych ulg, których ustawodawca nie przewidział. A że nie mógł, tak w cudzysłowie mówiąc, wyciągnąć ulg z tej uchwały Rady Miasta, jednej i drugiej, to obydwie uchylił. I została tylko jedna, ta z roku 2012, i ona obowiązuje z pierwotnymi stawkami 9 i 18. Jeśli będą nowe stawki, no to pewnie będzie może nieco taniej, a może tak samo. A jeśli byłoby tak samo, to 9,18 płacimy wszyscy już bez zniżki. I no, trudno tutaj mówić o tym, że ktoś na tym orzeczeniu wygrał, bo zwycięzcy nie ma. Cel pewnie przez niektórych został osiągnięty, ale to jest takie zwycięstwo absolutnie pyrrusowe i będzie to wdzięczność, no nie chcę mówić, jak ją będziemy mierzyć, jeśli chodzi o tych, którzy te ulgi stracili. Dzisiaj będą płacić wszyscy. Ustawodawca dopuszcza ulgi wypłacane, czy dopłaty do śmieci. Czyli mówiąc inaczej, jeśli samorząd uznałby, że trzeba rodzinom wielodzietnym pomóc, to należałoby im gotówkę wypłacić do ręki. Pewnie działoby się to przez miejskie ośrodki, gminne ośrodki pomocy społecznej. Rodzi się pytanie, czy wtedy te pieniądze wręczone osobom uboższym, czy aby na pewno wrócą w postaci rachunku zapłaconych za śmieci? Znawcy rynku mówią, że najprawdopodobniej nie. One by zostały przeznaczone na coś innego. Śmieci byłyby w którejś tam kolejności do zapłaty. Więc tutaj dobrego wyjścia nie ma. My uważaliśmy, że najprostszą i taką najbardziej czytelną rzeczą jest wykonanie w stronę rodzin wielodzietnych właśnie takiego zapisu, że od trzeciego, czwartego i kolejnego dziecka ci ludzie płacą po prostu mniej, bo im jest trudniej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.